Cześć, odmładzanie na surowo. Mariusz, razem ze swoimi mamami tutaj jestem na porannych naszych ćwiczeniach. Jedzenie jedzeniem. Dużo wody was mówi o tym jedzeniu, żeby jeść dobre rzeczy, zdrowe, surowe, niegotowane, nieprzetworzone, odrzucić mięso, mleko. Następnym elementem naszego zdrowia jest ćwiczenie. Ćwiczenia. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ja nie jestem zwolennikiem jakichś siłowych ćwiczeń, bieganiu 15 km na to, żeby zrzucić kilogramy. Ćwiczenia proste, takie jak dzisiaj ci pokażę. Jest 5 ćwiczeń tybetańskich, które chciałem ci dzisiaj pokazać. Pierwsze ćwiczenie, rozkładasz ręce na boki i kręcisz się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Na początek 5, każdego dnia dokładasz kilka razy, aż do 21. Robisz to w ten sposób. Na koniec ćwiczenia składasz ręce i patrzysz na paznokcie, na swoje palce, po to, żeby uspokoić błędnik, uspokoić swoje oczy rozbiegane. Nie wiem, czy wiesz, ale w naszym ciele są czakry, są takie wiry energii. Znajdują się w różnych punktach, z przodu są rysowane. Te ćwiczenia, które ci dzisiaj pokażę, są po to, żeby pobudzić te wiry, żeby te wiry kręciły się i obracały się we właściwy sposób. Drugie ćwiczenie, kładziesz się na podłodze. W pierwszej kolejności podnosisz głowę do góry, przyciągasz brodę do klatki piersiowej, a drugą częścią ćwiczenia jest podniesienie nóg do góry wyprostowanych. Później opuszczasz te nogi i kładziesz się z powrotem. W momencie, kiedy przyciągasz brodę do klatki piersiowej, to wtedy nabierasz powietrza, podnosisz nogi do góry, trzymasz powietrze w środku, jak opuścisz nogi, wypuszczasz powietrze. I znowu na początek 5, później następnego dnia 7, 9 i do 21. Jak już dosiągniesz 21, to po prostu zostajesz przy tym i codziennie ćwiczysz 21. Trzecie ćwiczenie. Klękasz. Zakładasz ręce z tyłu pod pośladkami. I w pierwszej części ćwiczenia przyciągasz brodę do klatki piersiowej znowu. W tym samym czasie nabierasz powietrza. I wyciągasz się do tyłu. Trzymając powietrze, jak wracasz do przodu, wypuszczasz powietrze. I też do 21. Teraz chciałbym podkreślić, jak ważne jest, żeby się nie przeforsować na samym początku. Jak ważne jest, żeby zachować umiar w tym wszystkim, ponieważ te czakry również muszą się pobudzać w Twoim ciele w odpowiednim swoim tempie. Czyli jeśli miałeś zamknięte pewne czakry, jeśli one stały i one się nie obracały, energia nie podróżowała tam tak, jak trzeba, to trzeba zacząć na początek od 5 powtórzeń. Możesz to przez parę dni po prostu robić, te 5 powtórzeń. Później zwiększasz do 7, później zwiększasz do 9. Zwiększa do 11, może po 2-3 tygodniach robisz 21 powtórzeń, ale też w swoim tempie. Czwarte ćwiczenie. Siadamy na macie, kładziemy ręce po bokach i naszym zadaniem, troszeczkę rozszerzamy nogi, naszym zadaniem jest podnieść tyłek do góry. Znowu przyciągamy najpierw brodę do klatki piersiowej, nabierając powietrza. Podnosimy tyłek do góry i wypychamy głowę do tyłu, naprężając to ciało przy wypchnięciu, cały czas trzymając powietrze w środku. Jak wracamy do pozycji siedzącej, wypuszczamy powietrze. I teraz w swoim tempie, 5, 7 lub 9 do 21, jeśli już dość długo ćwiczę.
Bardzo dobrze. I piąte ćwiczenie. Na początek klęknij sobie na macie, ręce wystaw z przodu. Ale teraz podnosimy nasz tyłek do góry, stając na nogach. W pewnym momencie uda Ci się stanąć na piętach również, czyli na pełnej stopie, trzymając ręce wyprostowane do przodu. I naszym zadaniem jest przyciągnąć brodę do klatki piersiowej po raz kolejny, nabrać powietrza i nachylając swoje ciało do przodu, wypuścić, odchylając brodę do tyłu, głowę do tyłu. I wracamy nabierając i wypuszczamy. I 21. Kiedy już jesteś naprawdę przy 21. Zrobisz te proste parę ćwiczeń. Każdego ranka twoje ciało się rozciągnie. Będzie zupełnie inaczej oddychać. Również oddźwigniemy ćwiczenia oddechowe, na którym się z Tobą podzielę podczas następnej transmisji, następnego filmiku. Ale to było 5 ćwiczeń tybetańskich. Poczytaj sobie na ten temat. Są to ćwiczenia uznawane jako ćwiczenia na wieczną młodość. To tyle na dzisiaj, odmładzanie na surowo. Jeśli lubisz to, co robimy, polub nas, podziel się tym filmikiem z innymi. Może komuś to też pomoże. Być może ktoś uratuje swoje życie i zdrowie. Trzymaj się, cześć. Pozdrawiamy.